Słuchajcie, chyba będzie petardinio, ale zobaczcie na to sami. Dzisiaj taki temat. Orane. Parę dni orane było, bo już lekko chlapło. Tam ostro wujkowie jeżdżą i jeszcze doorywują to, co zostało. Ja już chodzę jakiś czas, nawet powiem wam, że chwila minęła. Gdzieś tu miałem w ziemi sygnał. Rancik widziałem. O tu. No i myślę, że będzie pierwsza moneta. Dokładnie tutaj. Pyk. Pyk. Ale to chyba guzik. Nie, moniak. Nie, jeszcze coś innego, patrzcie. Ja pierdzielę, jest odznaka. Przypinka raczej chyba. Jest fasta. Tu jakieś srebrzenie. Ale petardą zaczynam, super. Myślałem, że nic na tym polu nie będzie. Ale patrzcie, jak srebrzenie zostało. Tutaj zżarło, ale ja już widzę tu odznakę. Czekajcie chwilę. Nie musicie na to patrzeć, więc wam zaoszczędzę tego widoku, ale jest, widać. Ale super zacząłem wykopki na ornym dzisiaj. Także lecimy dalej. Słuchajcie, chyba będzie petardinio, ale zobaczcie na to sami. Ja jestem zszokowany, bo to jest sygnał nie do kopania. Przynajmniej z jednej strony, a już wiecie dlaczego? Bo mam janczara, który ma w środku kulkę żelazną. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, calutki, zobaczcie. Ostatnio Mustafa na filmie wykopał, ale to było jakiś czas temu, bo te moje filmy do tyłu, ale dosłownie to było wczoraj, jak ja to oglądałem. Zobaczcie, ja mam całego dzisiaj. Ja pierdzielę, fan dnia. Nawet fan miesiąca bym powiedział. Ale petarda. Calutki janczarek, czekajcie, jeszcze go spróbuję doczyścić trochę. O kurde, to włazi tylko do środka. Nie ma tutaj twardszych takich tych. Zobaczcie. No zobaczcie sami. Słuchajcie. Ja już chodzę jakiś czas, może fakt, nie ma monet na razie, ale ten janczarek robi cały dzień dzisiaj. Piękności. Zaraz nawet może Mustafie wyślę to. Generalnie powiem wam, że ja tu pierwszy raz jestem na tym polu. Nigdy mi się tak nie chciało pod domami chodzić tutaj, tak? Bo to wiadomo, ciągniki jeżdżą. Nie poczarujesz tu. Nie poczaruję. Będę musiał coś pokombinować. Tu mam gdzieś dosyć płytko sygnał. Spróbuję go pinpointerem wydobyć. O. W ogóle jest bardzo mało śmieci. Bardzo malutko. No jest śmieć właśnie. Powiem wam, że o ile na wyłączonym żelazie na wykrywaczu chodzi się tu nudno, no wiadomo, żadnych tam nie daje tych sygnałów, o tyle jak włączyłem sobie żelazo
to się nie nudzę. Cały czas brzdęka, więc w polu musi być dużo tego żelastwa, małych kawałków jakichś, nie? No i aż powiem wam, aż mnie to zaczyna denerwować powoli. Mało jest w ogóle ciekawych sygnałów, ale tu jest jeden, tu, w tej bryle. Sygnał jak dzwon. Popatrzcie. Zaraz wam pokażę z bliska. Jak nie ma sygnałów, to nie ma monet na razie żadnej, ale jak się już coś trafi, to się trafi. Albo mam srebrną łyżkę, albo coś posrebrzane, zaraz zobaczymy to razem. Pyk, tak, będzie srebro. Po ciężarze już czuć. Zobaczcie, kawał srebra. Ja pierdziele. Trzecia rzecz i trzecia, można powiedzieć, petarda, no, żebym innego słowa nie mogę znaleźć na to. Zobaczcie, ale naprawdę to jest ciężko. O! Patrzcie, nawet jakieś punce chyba z tej strony są. MD albo DM. DPH Mode. Kto nie słuchał. No ale punca była pewnie na dalszej części tej łyżki. Zobaczcie, jak ładnie srebrzy się, pięknie. Ale kawał srebra. No, piękne. Piękna łyżka musiała być. Pamiętacie? Ziemio bałwanka. Ziemio bałwanek powraca. Tak, na wołabuj mieźni. Heś nad nim mapa. Fajnie było poczuć znowu ten zapach ziemi, powiem wam, świeżej takiej. Ja to uwielbiam. Tutaj mam, kurde, no mam, miałem gdzieś, gdzie to było. Kurde, się przygotuję zawsze do tego nagrywania, włączę kamerę i już zagadam się i do widzenia. Było. Gdzie to jest? Nie wiem, jakim cudem to wpadło aż tam do dziury. Było na wierzchu, nie wiem, jakim cudem. Pewnie przydeptałem albo coś i patrzcie, mam tutaj zwierzaka owianego. Albo pies, albo coś, nie wiem, baran jakiś czy co. Oczywiście pozdrawiamy pana Zielonkę. Machnął mi. Jest pierwszy guziczek, ale taki mierny. Zrobiłem dobry kawał pola. Nie widać monety na razie. Jest teraz jakiś taki guzik jakby kontuszowy może czy coś, to nie wiem co to było. Ale gdzie są kółka? Ja się pytam. No dzisiaj wpadają ciekawostki z dropsa, ale moneta nie. Patrzcie co mam tym razem. A już wiedziałem po kształcie, że to jest odważnik.
Ja pierdziele, jaki duży. Ciekawe, czy do tego mojego... O, są tu punce jakieś. Do tego mojego pudełka, do tego mojego czegoś, co wam nagrałem i wam nie mogę puścić, czy on się zmieści. Super fancior, powiem wam. No, piękna sprawa. W końcu muszę ten film wypuścić, bo nie wiecie nawet o co chodzi. No, ale piękny. Nie ma monet, ale powiem wam, że piękności wchodzą. Patrzcie. Dobra, ogłaszam, że przełamałem złą pasce na kółeczka. Mam. Co ja mam? O, cesarstwo, dwójeczka. Ostatnio były dwie. Dzisiaj widzę orła pięknego. Oczywiście nasze polskie są najpiękniejsze, nie? Ale te stare, o, i nawet jest dwójka i będzie co nieco widać po domyciu, ale normalnie powiem wam, nachodziłem się za tą monetą, fakt, były piękne rzeczy, była odznaka, było srebro, janczar, no petarda po prostu, teraz ten odważnik i jest monetka, będzie co wam pokazać, więc ja się cieszę i mam nadzieję, że wy też. No dobra, ujawniaj się. Tu jest. O Boże. Co to? Straszny stan. Pewnie Adolf, ale... Zaliczam to jako monetę, no. Jakby nie było, kółeczko jest. Nic nie widać, nic. Zero. Na koniec sypię monetami. No dlaczego sypię? Bo zobaczcie, jest kolejna tutaj, o. Zobaczmy, co dawało ten sygnał. O ja pierdzielę, znowu chyba cynkowa ta dyszka. Tym razem widzę, że jest 10. I to jest cynkowa dycha Adolfowa. W strasznym stanie. Ale jakby nie było, to już trzecia moneta w przeciągu tam 15 minut. Kamery nie zdążyłem wyłączyć, bo w tym samym dołku, zresztą pokażę wam to, o. Będzie tutaj, ale to nie będzie dycha Adolfowa, tylko jakieś takie coś, o. No. Dobra, moi drodzy, ja już tutaj z takiego cienia trochę kończę, bo raz, że się czas skończył, dwa, że się woda skończyła, trzy, że się pogoda dobiła mnie trochę też, bo gorąco jest. Także było to, co było, a dzisiaj naprawdę można powiedzieć, że coś tam było, bo to, że było mało monet, to nie znaczy, że fajnych fanciorów nie wyciągnąłem na początku, także ta przypinka, srebrna łyżka, janczar. Także normalnie petardy, później jeszcze ta dwójka ładna, co tam jeszcze ja miałem? A, i odważnik, no przecież odważnik. Także naprawdę fajny wypad był, w końcu na ornym, chociaż ciężko się chodzi, bo to się zapada noga w tym, jak normalnie by się po jakimś, nie wiem czym chodziło. Gorzej jak po piasku na plaży, ale dobra, nie przedłużam już. Dziękuję wam gorąco za to, że byliście ze mną, za to, że oglądaliście to. Mam nadzieję oczywiście, że się podobało i zapraszam wszystkich do następnego filmu. Cześć!